Śniadanie w Trójce. Witam serdecznie Państwa i moimi gośćmi są pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dzień pani dobry, poseł. Witam serdecznie. Pani poseł Paulina Matysiak, Lewica. Dzień dobry. Poseł Jarosław Sachajko po mojej prawej stronie, Kukiz 15. Kłaniam się nisko. Poseł Marek Sawicki vis-a-vis, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł Michał Rbawer, Konfederacja. Dzień dobry, pani. Dzień dobry Państwu. I doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, panie profesorze. Oficjalne dzień dobry. Za niespełna godzinę premier Donald Tusk spotka się po raz kolejny z rolnikami w Centrum Dialog w Warszawie. Premier zapowiedział, że to nie będą negocjacje. Premier poinformuje o nowych propozycjach związanych z Zielonym Ładem. Pojawiały się głosy, że być może rolnicy będą częściowo zadowoleni z tej propozycji. Ten problem to bowiem system naczyń połączonych. Tu musi i Bruksela, i Kijów muszą wyrazić zgodę na to, co rolnikom można zaproponować. I może pytanie do pana posła Marka Sawickiego. Co też dzisiaj rolnicy mogą od premiera usłyszeć? Gdybym ja był prorok, to bym pewnie powiedział. Natomiast problem polega na tym, że nie mam takich zdolności. Ja wiem, czego rolnicy oczekują i wbrew pozorom nie kwestia samego Zielonego Ładu jest tym wszystkim najważniejsza. Najważniejszą sprawą to jest niestety drastyczny spadek dochodów. Ceny na produkty rolne w ciągu ostatnich 2 lat spadły o 40%, nawet 60%. Koszty są na wysokim poziomie i ta opłacalność niestety jest poniżej jakichkolwiek gwarancji pokrycia kosztów. Poza praktycznie burakami cukrowymi w ciągu ostatnich 2 lat żadna z roślin uprawnych nie daje dodatniego wyniku. Jeszcze część gospodarstw, która ratuje się produkcją zwierzęcą, próbuje to ratować, ale też nie każda ich działalność w tej chwili jest dochodowa, więc to jest ten podstawowy problem. Natomiast w kwestii Zielonego Ładu, to co usłyszę, to pewnie to, co powszechnie słyszymy, że pewnie będzie odejście i złagodzenie spraw związanych z ekoschematami, pewnie też będzie odejście od tego ugorowania, choć ono w warunkach większości polskich gospodarstw nie miało większego znaczenia. Natomiast to, co najistotniejsze, co ja chciałbym, żeby rolnicy usłyszeli od pana premiera Donalda Tuska po spotkaniu w Bukareszcie z panią Ursulą von der Leyen i z politykami Europejskiej Partii Ludowej, to to, że Europa w końcu utworzy fundusz humanitarny na poziomie 5-7 miliardów euro, który będzie wykupował nadmiary żywności i polskiej, i ukraińskiej, i wywoził je do Afryki, do krajów Bliskiego, Dalekiego Wschodu, tam gdzie miliard ludzi głoduje. Jeśli nie rozładujemy europejskiego rynku i nie będzie takiego europejskiego funduszu, to każde inne rozwiązania, i to nie jest fundusz na jeden rok, chcę powiedzieć, to jest fundusz, który powinien być utworzony na co najmniej najbliższe 10 lat. Bogata Europa musi zrozumieć, że musi wziąć na siebie odpowiedzialność za wyżywienie głodujących regionów świata, bo kwestia Zielonego Ładu i oszczędności na emisji CO2 w Europie jest na tyle marginalna w porównaniu do niszczenia chociażby lasów tropikalnych, lasów deszczowych w Ameryce Południowej i importu z tamtego terenu spirytusu, soi, kukurydzy, pszenicy. To wszystko sprawia, że tam o wiele większe straty mamy dotyczące klimatu i zwiększenia emisji dwutlenku węgla niż tu w Europie, więc jeśli tych rzeczy bogaty świat nie zrozumie i nie uporządkuje, to rolnicy będą sezonowo i wiosną, i jesienią co roku wychodzili na drogi i protestowali, bo rolnik musi mieć perspektywę produkcji w okresie minimum 20 lat, a nie 2 lat. Żadnego rolnika dwuletnia perspektywa nie interesuje. A jeżeli takiej perspektywy nie ma, no to po prostu zrozpaczony wychodzi i o swoje się dopomina. No właśnie, czy Bruksela na taką perspektywę dłuższą niż kilka miesięcy jest gotowa? To może pytanie teraz do pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz. No to jest jeszcze pytanie, na które odpowiedź jeszcze przed nami. To, na co jednak warto zwrócić uwagę, no na
kolosalną różnicę w podejściu do ważnych tematów rolników pomiędzy obecnym rządem a rządem poprzednim. Rząd Donalda Tuska jest prawdziwym partnerem, który siada, rozmawia, negocjuje. W momencie, kiedy widzimy rozruby na ulicach i chuliganów i posłów PiS, którzy atakują policję, niszczą Warszawę, no to w tym czasie widzimy Donalda Tuska, który negocjuje, wywiera wpływ, który prowadzi poważną politykę. Za chwilę zostaną zaprezentowane dosłownie za kilkadziesiąt minut jej rezultaty, ale widać właśnie tą różnicę w podejściu pomiędzy oboma rządami. Z jednej strony rząd Donalda Tuska, który mówi prawdę, mówi o tym, jakie są możliwości negocjacyjne, gdzie są problemy, co można z nimi zrobić, a z drugiej strony mieliśmy rząd PiS-u, który okłamywał rolników, chociażby namawiając ich do niesprzedawania zboża, kiedy wszyscy wiedzieli, że magazyny są pełne, kiedy polskie firmy sprowadzają ukraińskie zboże na potęgę. I to jest ta zasadnicza różnica. Mówiąc wprost, ja nie jestem specjalistką, jeżeli chodzi o kwestie rolne, ale szczerze mówiąc, wszyscy wiemy, że kwestie Zielonego Ładu, importu zboża z Ukrainy, to są problemy, które wniósł rolnikom PiS. W mojej ocenie rolnicy powinni protestować przed siedzibą PiS-u, przed biurami polityków PiS-u. No to jest taka typowa PiS-owska strategia. Stworzyć problem, przegrać wybory, a potem obwiniać wszystkich innych o to, co się sprowadziło. W tym momencie te problemy są rozwiązywane krok po kroku przez rząd Donalda Tuska. Tych problemów jest bardzo dużo. Tak jak wspomniał poseł Sawicki, to nie jest tylko Zielony Ład. To są kwestie także importu zboża z Ukrainy. To są kwestie zalewania całego właściwie rynku światowego tanim zbożem z Rosji. To są także kwestie umowy wolnego handlu, która jest podpisana z krajami Ameryki Południowej. I to są naprawdę duże wyzwania, przed którymi będzie stał rząd. Ale jak widać, jest poważny dialog, poważne traktowanie i zdecydowana ofensywa. Warto wspomnieć zeszłotygodniowe wizyty na Łotwie. Ten tydzień to i wizyta na Litwie, i także poważna rozmowa z Urszulą von der Leyen. Pan poseł Michał Wawery tutaj kiwał głową, że nie zgadza się pan z tym, że premier działa w sposób właściwy? Za mało tych rozmów? Nie, no jest dokładnie przeciwnie niż mówi pani przewodnicząca Gasiuk-Pihowicz. Nie ma żadnej różnicy między podejściem rządu PiS a podejściem rządu Platformy. Rząd PiS oszukiwał rolników, przedstawiając się jako ich obrońca, a potem jadąc do Brukseli i zgadzając się na Fit for 55 i Europejski Zielony Ład, a rząd obecnej koalicji w czasie kampanii obiecywał natychmiastowe wprowadzenie embarga na produkty rolne z Ukrainy i po czym po dojściu do władzy się z tego natychmiast wycofał i jeszcze wysłał na protestujących rolników policję z kostką brukową i gazem, która stoczyła z rolnikami największą bitwę od wielu lat. Z rolnikami, również z posłami, na Sejm, bo jeżeli tutaj pani mówi, że posłowie chuligani atakowali policję. Jeżeli pani poseł uważa, że nie wiem, poseł Sławomir Mentzen pobiegł na policję z kostką brukową w ręku i w samoobronie został spryskany gazem, to znaczy, że żyje pani po prostu w jakimś zupełnie odrębnym świecie. Zapraszam do obejrzenia na upolityczniane. Tak, trzeba to rozróżnić. Jednak tam byli bojówkarze z Solidarności, byli inni chuligani, byli ludzie, którzy po prostu niszczyli Warszawę i atakowali policjantów i takim zachowaniom trzeba powiedzieć bardzo jasno stop. No Piotr Duda i jego ludzie się po prostu skompromitowali. I warto to przypominać, bo gdy uchwalano Zielony Ład, czyli wprowadzano to, co w tym momencie jest podnoszone jako główna bolączka rolników, no to nie było pana Piotra Dudy na barykadach. To jest po prostu lennik Kaczyńskiego i przyjdzie pod Sejm na każde zawołanie PiS-u, polityczne zawołanie. I to jest, to warto podkreślać. Ja nie kwestionuję politycznych powiązań pana Piotra Dudy, natomiast oprócz garstki ludzi wysłanych przez PiS, tam byli przede wszystkim, tam były zastępy zwykłych rolników, którzy od dwóch lat wskutek działań i PiS-u i Platformy sprzedają swoje produkty poniżej kosztów produkcji, którzy są w tej chwili na granicy bankructwa, są zdesperowani i przyszli pod Sejm, żeby domagać się spełnienia obietnic, które i PiS i Platforma im składali i w tej chwili nie chcą ich realizować. Jedno zdanie odnośnie zwykłych rolników, jeśli można. Jedno zdanie odnośnie zwykłych rolników, bo rzeczywiście ci zwykli rolnicy rozwiązali swoją manifestację o godzinie 15. Natomiast ja dzień wcześniej przez pana Obszańskiego byłem zaproszony
zapraszany na tą manifestację i powiedziałem mu w sposób otwarty i mówię to dzisiaj jeszcze raz w mediach. Dopóki rolników będą reprezentować tak zwani związkowcy, którzy ich okradali i do dziś mają wyroki sądowe za to, że sprzeniewierzyli duże środki rolnicze i na nich się zbogacili, a dziś udają biednych, łącznie z tym, że nie odsiadują wyroku, bo w jakiś sposób... A ile związkowców jest? Jest, o kilku. Jest nie, nie tylko jeden. Nie tylko jeden i pan doskonale o tym wie. Więc ja nie będę wymieniał nazwisk, nie chcę i nie muszę. Natomiast pan Obszański też wie, o kim mówiłem doskonale. I w związku z tym wydaje mi się, że pan premier dzisiaj, rozmawiając także z rolnikami, powinien jasno zażądać od tego, żeby w rozmowach z premierem uczestniczyli przedstawiciele rolników, a nie przedstawiciele udających rolników. Bo ja znam związkowców, którzy od 30 lat nie przeorali ani jednej skiby ziemi, mają tak zwane trzyosobowe związki zawodowe i udają reprezentację rolników i zajmują tylko i wyłącznie czas tym rolnikom i także administracji samorządowej i rządowej, która chciałaby rozwiązać część problemów. Teraz pytanie do pani poseł Pauliny Matysiak. Czy ten dialog rządu z rolnikami pani zdaniem jest wystarczający? No ja myślę, że jakby sama kwestia rozmów to jedno, natomiast no, kluczowe są efekty tych rozmów. I czy dzisiaj poznamy? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Ja się przyłączam do zdania posła Sawickiego, że no, też nie jestem prorokiem, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaki będzie efekt tych rozmów. Natomiast oczywiście sprawa jest poważna, bo w naszych polskich warunkach te protesty opierały się z jednej strony na tym proteście przeciwko Zielonemu Ładowi i tutaj warto podkreślić, że rolnicy w całej Unii Europejskiej protestowali, ale też w kwestii tej nieopłacalnej produkcji i zalewu towarów z innych krajów. I tu warto podkreślić, że tak naprawdę rynek europejski zalewa rosyjskie zboże, a nie ukraińskie. Jeżeli popatrzymy na ceny zboża na rynku światowym, a od tego zależą ceny w poszczególnych miejscach, to na te ceny wpływ ma właśnie rosyjskie zboże. No i na to właśnie chcę zwrócić uwagę Sejm, przyjmując tak, uchwałę w tej kwestii. I zwrócił, już przyjął tę uchwałę i myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast kluczowe jest teraz przekonanie innych krajów Unii Europejskiej do tego, żeby takie embargo na towary spożywcze, rolne z Rosji i z Białorusi wprowadziła. Ja jestem przekonana, że to będzie bardzo trudne. Też z tego powodu, że różne kraje mają różne interesy. Tak, że inne gospodarki unijne też opierają część swojej po prostu produkcji na tym zbożu z Rosji. Więc tutaj trzeba znaleźć także dla tych krajów alternatywę, bo na przykład takie kraje jak Hiszpania czy Włochy kupują bardzo dużo pszenicy czy zboża rosyjskiego i my nie możemy się zgadzać, to zresztą wybrzmiewa też w tej uchwale, na to, żeby Rosja swoją żywność traktowała jako broń. My nie możemy płacić do Rosji gigantycznych pieniędzy na to, żeby Rosja dalej prowadziła swoją najeźdźczą wojnę z Ukrainą. I myślę, że to jest kluczowe i ja bym chciała przede wszystkim usłyszeć od premiera, ale także od ministra Siekierskiego czy też innych ministrów, którzy w tej sprawie będą na tym poziomie unijnym zabierali głos. Jak oni chcą doprowadzić do wprowadzenia tego embarga? Wiemy, że w ogóle wiele sankcji udało się wprowadzić wcześniej. Wiele pakietów, tak, sankcji. I myślę, że czas zacząć poważną rozmowę na temat wprowadzenia tych sankcji na te produkty rolne i produkty spożywcze właśnie z tych dwóch kierunków, na to, żeby ten system uszczelniać. Po to, żebyśmy my nie dotowali Rosji, która prowadzi wojnę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą też warto podkreślić, bo u nas w Polsce dużo mówimy też o zalewie produktów z Ukrainy i oczywiście one wjeżdżają do Polski. Za chwilę znowu będą głosy na temat czy owoców miękkich, innych produktów, jajek czy miodu. To warto podkreślić, że rolnicy z innych części Unii Europejskiej także się tego obawiają i im nie chodzi przede wszystkim o towary z Ukrainy, bo one może tam nie docierają albo docierają w mniejszej ilości, ale produkty z krajów, z którymi sąsiadują, tak jak Hiszpanie, boją się zalewu produktów na przykład z Maroka. Więc ten temat generalnie dotyczy bardzo wielu krajów. To nie jest tak, że my jesteśmy tutaj wyjątkiem, co oczywiście nie znaczy, że mamy tą sprawę bagatelizować. I jeszcze jedna rzecz a propos samych protestów, bo oczywiście wiemy, jak wyglądał przebieg tych protestów. Ja tę reakcję także policji no, oceniam dość też krytycznie, bo jedną rzeczą jest
reagowanie na te wybryki chuligańskie i tutaj absolutnie tego nie powinno być miejsca, że ktoś wyrywa kostkę brukową, niszczy miasto i myślę, że zdecydowana większość rolników, która tu przyjechała z całego kraju, się też odcina od takiego zachowania. Można protestować bez niszczenia, tak, ulicy i narażania życia kogokolwiek. Natomiast bardzo krytycznie oceniam działania policji, jeżeli chodzi o użycie na przykład gazu. I tak samo oceniam je bardzo krytycznie kilka lat temu, bo wystarczy powiedzieć, że Magda Biejat także dostała gazem po oczach, teraz dostał Sławomir Mentzen. No ja pana posła też widziałam w tym stanie zaraz po protestach. To nie powinno być miejsca, bo też warto dodać, że część poszkodowanych osób na skutek tych działań to były osoby, które no, w taki chuligański sposób się nie zachowywały. Na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posłowie mogli usłyszeć relacje rolników, którzy byli świadkami tych zdarzeń i naprawdę ten opis był bardzo dramatyczny. Ja mam nadzieję, że kolejne protesty będą mogły się odbywać w pokojowej formie, a policja będzie ochraniała protestujących i oczywiście niech reaguje na te sytuacje, które stanowią zagrożenie dla innych, ale sama policja nie może być zagrożeniem dla tych osób, które tu przyjechały. Ja przepraszam, muszę tutaj jednak zaprotestować, bo zestawiono dwa przykłady, które w mojej ocenie nie powinny być absolutnie zestawiane. Przykład pani Magdy Biejat i pana posła Mentzena. Jednak zupełnie inny był przebieg protestów kobiet przeciwko barbarzyńskim zmianom w prawie aborcyjnym, a zupełnie inny przebieg był protestów rolniczych. Na protestach, na czarnym proteście nikt nie wyrywał kostek brukowych, nikt nie zachowywano się w taki gwałtowny i agresywny sposób. Pani poseł, na proteście na Placu Trzech Krzyży pod Kościołem Świętego Aleksandra ówczesna do blokujących katolików leciały butelki i kamienie. Wysyłała pokojowo protestujących kobiet pani policję z gazem. No tutaj ja jednak chodzi o prowokatorów i reakcję policji. Ale te dwa przykłady pojawiły się na jednym wydechu. Podała przykład, ale że użycie gazu. Ja mówię o użyciu gazu, absolutnie nie porównywałam przebiegu. Ale okoliczności były zupełnie inne protestu. Natomiast rację miał pan minister, gdy powiedział, że do wszystkich tych zdarzeń doszło tak naprawdę już na zakończeniu protestu i rolnicy z tymi wybrykami nie chcą mieć nic wspólnego, ponieważ oni przyjechali do Warszawy po to, żeby protestować. Pytanie teraz do pana posła Jarosława Sachajki. Pana zdaniem ten dialog jest wystarczający? Premier zrobił i robi wszystko, co jest możliwe, czy czegoś zabrakło? No, panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma żadnego dialogu. No przecież pan premier powiedział, że on poinformuje, co ale o konkretnych propozycjach, które usłyszał też w Rumunii na szczycie IPP. Panie redaktor, chciałbym skończyć, bo na początek się uśmiechałem, jak pan minister Sawicki tutaj się wypowiadał na początku. On, właściwie ja bardzo lubię pana ministra słuchać, bo on się zachowuje w tej chwili jak taki dysydent wprost anarchista w stosunku do tego rządu. Bo mówi rzeczywiście, co trzeba zrobić. Ja pana nie oceniam, więc nie życzę sobie tego. Ja, panie pośle, mówię, jak się pan zachowuje, a nie pana oceniam. Ale prosiłbym, żeby pan mi nie przeszkadzał właśnie. Bo rzeczywiście PSL wie, co trzeba zrobić. Nawet ma to zapisane już kolejną kadencję w swoich obietnicach wyborczych. Tylko proszę zauważyć, no trzeci miesiąc i nic z tego nie jest zrobione. I nie zapowiada się, żeby coś było zrobione, bo pan Donald Tusk ma zupełnie inny pomysł na to. Rolnicy czy rolnictwo powinno stać na trzech filarach. Przede wszystkim na produkcji żywności. Aczkolwiek ta produkcja żywności nie tylko teraz, ale i wcześniej była słabo opłacalna. Teraz jest całkowicie nieopłacalna, no z powodu właśnie tej wojny hybrydowej Rosji na rynkach międzynarodowych. Rosja przygotowała się do tej wojny, wyrzuciła dwa, nawet trzy razy więcej zbóż na rynki międzynarodowe. I zapowiada, że będzie jeszcze więcej. Obniżając ceny światowe, tylko no wtedy, teraz politycy opcji rządzącej o tym mówią, a jeszcze kilka miesięcy mówili, że to jest wina rządu PiS-u. W tej chwili pan Kołodziejczak mówi, że ta nierozwiązana sytuacja i te protesty są spowodowane biernością Komisji Europejskiej, a jeszcze całkiem niedawno mówił, że to jest wina rządu. Wrócę do tych trzech filarów, na których powinno opierać się rolnictwo, czyli pierwsza produkcja żywności, drugi filar to są odnawialne źródła energii, czyli chociażby te biogazownie rolnicze, o których pan minister Sawicki mówi już.
nie wiem, 15, a może i więcej lat. I jakbyśmy wydali te 5 miliardów euro na biogazownie zamiast na wiatraki, to byśmy mieli ze 2000 biogazowni w Polsce i by była stabilna, ekologiczna energia i bardzo dobry nawóz z tego pofermentu. I trzeci filar to jest świadczenie usług ekologicznych, ekoschematowych dla całego społeczeństwa, bo to rolnicy również robią. Co lato słyszymy, że jakieś miasto wprowadza ograniczenia ze zużyciem wody, bo nie ma wody w studniach. No a dlaczego nie ma wody w studniach? No bo nie ma wody na łąkach, bo to jest taki proces, który był przez tysiące lat, że woda była na łąkach, torfowiskach, później była to woda podziemna i woda gruntowa i woda podziemna. I trzeba to zrobić. Rolnictwo węglowe. W 2022 roku, bo to sprawdzałem, 33 miliardy Polska zapłaciła za certyfikaty te CO2, a przecież rolnicy mogą właśnie i powinni ten dwutlenek węgla magazynować na swoich polach i za to powinni mieć płacone. Tu jakaś z organizacji ekologicznych wyliczyła, że przez to, że łąki i torfowiska nie są nawodnione, to dwutlenku węgla wydobywa się tyle, ile z elektrowni Bełchatów. Dlaczego mamy płacić za certyfikaty za granicą, zamiast te pieniądze zostawić w kieszeniach rolników? Tylko nie słyszymy takich propozycji. Słyszymy, że macie wziąć to, co już jest. To, co powie dzisiaj pan premier, to jest to, co mówi pan minister Wojciechowski co najmniej od miesiąca. Jakie są... A tu mamy proroka, bo pan poseł już wie, co powie pan Donald Tusk ale za kilkadziesiąt minut. Bardzo dziękuję. Zaraz pani się przekona, bo pan premier powinien powiedzieć, że znalazł w budżecie 20 miliardów, żeby pokryć te straty, które rolnicy mieli z powodu tych niskich cen, o których światowych niskich cen, o których wcześniej mówiłem. Ponoć ta kasa Ministerstwa Finansów, jak mówił minister Sikierski, tak zupełnie na oścież otwarta nie będzie, ale już rolnicy jakieś pierwsze takie oznaki pomocy czują, ponieważ zostały odblokowane pieniądze z KPO, które w części też trafią do rolników. Ale teraz jeszcze może przejdę na momencik. Ruszyły płatności do kukurydzy i suszowa. W końcu. Tak. 1 miliard. Za ubiegły rok. I teraz przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość dała pomoc rolnikom, kiedy pszenica kosztowała 1100 zł. Teraz kosztuje 650 zł i nie ma tej pomocy, tylko 1 miliard, tam było 15, znalazło się w obecnym budżecie. I tu widać tę różnicę. Teraz pytanie do pana profesora, bo ten marzec akurat będzie sprzyjał rozwiązywaniu problemom rolniczym, ponieważ i Rada Europejska pod koniec marca ma się zająć właśnie problemem protestów i 28 marca do Polski przyjadą ministrowie i premier z Ukrainy, żeby rozmawiać w trakcie konsultacji międzyrządowych, między innymi o tych problemach. Panie profesorze, profesor Zybertowicz widzi szansę na rozwiązanie w najbliższych tygodniach problemu rolników. Robił sobie tam pan skrzętne notatki, co pan państwo posłowie mówili. W najlepszym razie przejściowe załagodzenie. Chciałbym skomentować parę motywów tej dyskusji, żeby nadać jej w uszach słuchaczy właściwe proporcje. Odnośnie protestów. Pamiętam w czasie protestów kobiet plucie w twarz policjantom, stojącym biernie policjantom, nie atakującym policjantom, nie w czasie szamotania się walki. Plucie w twarz i wyzywanie od najgorszych, nie będę cytował tych wyzwisk. Żebyśmy pewne rzeczy w proporcjach. A teraz pozwolę sobie na odrobinę tego, co poseł Zawicki nazwał prorokowaniem. Otóż ja zaprorokuję troszeczkę, co najprawdopodobniej powie premier Tusk i co najprawdopodobniej te gremia, o których pani redaktor mówiła, będą robiły. Będą ćwiczyły brukselską hipokryzję. Na czym ta brukselska hipokryzja polega? Dopiero niedawno, odnosząc się do zielonej transformacji, mainstreamowy Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że musimy odejść od polityki ideologicznej. Czyli przyznał to, co krytycy zielonej transformacji wskazywali, co zarzucali, że tempo tej transformacji, że odgórne naciskanie, sztuczne wymuszanie miało także podłoże ideologiczno-polityczne, a nie wynikało z czystej racjonalności, troski o klimat. To jest jeden obszar. Ale na czym głębsza hipokryzja brukselska polega? Proszę zwrócić uwagę. Źródłem tych problemów są pewne decyzje unijne, które
otworzyły dostęp do produktów ukraińskich do rynków europejskich. I tutaj są dwie rzeczy. PiS rządząc popełnił w stosunku do rolnictwa poważne błędy. Nawet premier Morawiecki to otwarcie przyznał i przeprosił. To jest fakt. Ale jest utratą proporcji, kiedy zapominamy, że te protesty są częścią protestów rolniczych, niekiedy jeszcze bardziej brutalnych i trwających zresztą wcześniej w kluczowych krajach Unii. Niemcy, Francja, także we Włoszech, Holandia. Więc czy możemy Prawo i Sprawiedliwość obarczać odpowiedzialnością za protesty w innych krajach Unii? Jak sobie to uświadomimy, to wiele z tego, co pani Kamila powiedziała, jest zupełnie bezpodstawne. Ale na czym... Ale tutaj wszyscy umiejscawiają jednak, że to nie jest tylko problem Polski, tylko tak, rzeczywiście jest tak to jest. Połączone i z Brukselą, i z Kijowem. I teraz chcę dojść do ostatniego elementu tej hipokryzji brukselskiej, który premier Tusk sam je współtworzy, ale jest jej częścią. Mianowicie, mówi się tak, źle postępują nasi rolnicy, blokując granice, bo utrudniają wysiłek obronny Ukrainy. I w tym jest małe ziarno prawdy, ale gdyby Unia od początku uszczelniała sankcje, nie powodowała, że różne grupy interesów unijnych, biznesowe ciągle te sankcje omijają, opóźniają uszczelnianie. Gdyby Unia szybciej zmobilizowała wysiłek, wsparcie wysiłku obronnego, to ta wojna być może szłaby już innym torem. Wylewanie jakby łez nad tym, że tu polscy rolnicy zamykając granice utrudniają ukraiński wysiłek obronny. W sytuacji, gdy Niemcy i Francja opóźniały miesiącami udzielanie pomocy militarnej, jest po prostu czystą polityczną hipokryzją podszytą rozmaitymi tych błędów interesu. Na poziomie europejskim rzeczywiście tak było bardzo dużo. O jedno słowo prosi pan tutaj, panie profesorze, problem polega na tym, że Unia to nie jest zewnętrzny jakiś twór, który napadł na Polskę. My ją współtworzymy. I kwestia wspólnej polityki rolnej, kwestia Zielonego Ładu, kwestia tego, co zostało rolnikom zaoferowane na tę perspektywę finansową, to jest to propozycja komisarza do spraw rolnictwa, który jest Polakiem. Ten komisarz zaproponował te rozwiązania i jak sam twierdził w swoich materiałach informujących, przekonał komisję i komisarzy do tego, że to są dobre rozwiązania dla Europy, świata i rolnictwa. Więc komisarz nie jest bezskuteczny, jak chciał twierdzić Jarosław Kaczyński i apelował, żeby go odwołać. Jeszcze był skuteczny tych samych komisarzy, którzy nadal są, przekonać do koncepcji Zielonego Ładu, to niech teraz użyje swojej skuteczności do tego, żeby ich przekonać, że jednak się pomylił, że zaszli za daleko, że trzeba się cofnąć. I może to zrobić tylko... Właśnie, i może to dziś zrobić cofnie. Tylko on, który skoro wcześniej był skuteczny, niech pokaże skuteczność na końcówce. Bo jeszcze raz podkreślam, nie może być tak, że my w Europie, emitującej 8% dwutlenku węgla, chcemy odpowiadać za cały świat. Dlatego, że jeszcze raz podkreślam, otwarta Europa na żywność z Ameryki Południowej to jest nic innego jak wycinanie światowych płuc tych lasów, które mogłyby ten dwutlenek węgla absorbować. Rolnictwo węglowe, o którym wspomniał pan poseł Sachajko, tak, Francja już w tej chwili zdecydowała, że za kumulację dwutlenku węgla w postaci wzrostu próchnicy w glebie będzie rolnikom dodatkowo płacić. 8 lat temu zwracałem na to uwagę Francuzom i Niemcom w ramach Trójkąta Weimarskiego. Nasze kolejne rządy, także ten, w którym ja byłem 10 czy 12 lat temu, nie zgodziły się na to. A więc dzisiaj możemy dać rolnikom pieniądze oczywiście za to, żeby rzeczywiście bardzo szybko kumulowały dwutlenek węgla w postaci próchnicy. A co to oznacza? To oznacza, że więcej wody jest kumulowanej w glebie, że nie mamy powodzi i nie mamy suszy. To jest najprostsza retencja, jaką możemy sobie wyobrazić, najtańszym kosztem i najbardziej rozproszona. Jedno zdanie jeszcze pani poseł Kasiu Pichowicz. Tak, ja chciałam powiedzieć, że bardzo jasno z rozmów Donalda Tuska z przedstawicielami rolników zeszłotygodniowych wynikało, że rolnicy uważają jednoznacznie, że przejścia graniczne absolutnie muszą być bezpieczne i otwarte dla transportów wojskowych, dla wyposażenia wojskowego, pomocy humanitarnej. I w odpowiedzi na to, co
pan mówił, to chcę podkreślić z całą mocą, że ten postulat, by Unia Europejska finansowała z jednej strony zakup i transport zboża z rynków europejskich do państw potrzebujących, jest coraz bliższy realizacji. I wszyscy dostrzegamy jakby ten problem, ale szukamy odpowiedniego rozwiązania, które, tak jak powiedziałam, jest coraz bliższe dzięki staraniom rządu Donalda Tuska. To jeszcze teraz pan poseł Sachajko. Ale ja króciutko, pani pośle. Chciałbym mówić tyle samo, co i pozostali, więc króciutko. Bo nie odniosłem się do tego fragmentu, o którym mówiła pani poseł Paulina Matysiak, do wypowiedzi rolników na Komisji Rolnictwa. Zachęcam do odsłuchania całej. O 20:39 była ta wypowiedź, gdzie bezpośrednio ten rolnik, organizator, który był na czele tego protestu, mówił, że prowokatorzy rzucali kostką w kierunku policji, a później wbiegli schronić się za tą policję. Więc to były osoby, które mogły tam wbiec i mogły się tam schronić. To była czysta prowokacja. Niestety wróciły działania sprzed 2015 roku. Ale jest monitoring i wszystkie tego typu i apelowałem do pana marszałka, żeby to zrobił, bo nie może być prowokacji na takich protestach. Idąc dalej, kontynuując, bo pan minister Sawicki niestety znowu posłużył się manipulacją, zaraz będzie krzyczał, bo to, do czego przekonał pan komisarz Wojciechowski Komisję Europejską, to są te elementy ekologiczne, a to, przeciwko czemu rolnicy protestują, czyli ograniczeniu środków ochrony roślin, ograniczeniu nawożenia, to są rzeczy, za które odpowiadał komisarz do spraw środowiska. I naprawdę nie manipulujmy tutaj naszymi słuchaczami. Idąc dalej, kumulacja wody na łąkach, na tych torfowiskach u rolników kosztuje około złotówki. W zbiornikach retencyjnych to jest 30-40 zł. Dlatego powinniśmy rolnikom zapłacić, powiedzmy, 5 zł za metr sześcienny tej kumulacji wody na łąkach. Jest to 6-7-8-krotnie tańsze niż w zbiornikach retencyjnych. Ale no, nie wiem dlaczego próbuje się wydawać ogromne pieniądze na zbiorniki retencyjne, zamiast dać trochę pieniędzy rolnikom, żeby na tych trzech filarach sobie spokojnie... I jeszcze jedno zdanie pani poseł Matysiak i kończymy ten temat. Ja chciałam się tylko odnieść do tego też, o czym wspomniała posłanka Gasiuk-Pichowicz, mówiąc o tych pieniądzach unijnych, między innymi na transport i na przewóz towarów. Warto podkreślić, że są kraje, które w czasie od wybuchu wojny na Ukrainie wykorzystały te środki i rozwinęły swoją sieć transportową, też kolejową, na przykład Rumunia. A my niestety, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, przespaliśmy ten moment. Nie uruchomiliśmy na przykład linii 102 przygranicznej po to, żeby te towary łatwo po prostu przemieszczać na terenie kraju. Eksperci, którzy zajmują się rolnictwem, też mówią, że transport samochodowy jest droższy niż kolej i te pieniądze mogłyby zostać w kieszeniach rolników. I na tym poziomie też tego nie rozwiązujemy. I warto podkreślić, że to nie jest tylko rozwiązanie problemu tu i teraz z przewozem tych konkretnych towarów, bo rozbudowa tej infrastruktury i inwestycja w taką infrastrukturę kolejową zostanie u nas na lata, dla kolejnych pokoleń. Warto o tym pamiętać i mam nadzieję, że obecny rząd będzie inwestował w kolej i w sprawny transport. I pan Michał Wadar, jeszcze ostatnie słowa i zamykamy temat rolników. Jednym zdaniem chciałem tylko, bo zaczęliśmy tutaj w rozmowie na tematy bardzo szczegółowe, warto przypomnieć, jakie są dwa podstawowe postulaty rolników. Całkowite embargo na produkcję rolną z Ukrainy i wycofanie się z założeń Europejskiego Zielonego Ładu. To są rzeczy, które obecny rząd obiecywał rolnikom przed wyborami, ustami wielu polityków, choćby PSL-u, i nie wykręci się ten rząd z tego zwalaniem nieustannie winy tylko na PiS, który oczywiście też zawinił i bardzo dużo tutaj kłamstw i błędów popełnił. A w temacie protestów rolników to chciałem zauważyć, no, że też nie można, jakby nie ma zgody na zwalanie tego właśnie na rolników, że to rolnicy byli tu prowokatorami, że oni wywołali. Nie, 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 nie. Są nagrania, że to są nagrania policjantów, którzy rzucali kostką brukową, są nagrania
policyjnych prowokatorów, którzy wywoływali zamieszki. Są nagrania, jak policja atakuje, wchodzi w Nie muszę sprostować. Grupy protestujące. Panie pośle, murem za polskim mundurem. Nie mówię, że to rolnicy byli prowokatorami. Rzeczywiście murem za polskim mundurem. Warto przypomnieć to hasło PiSu, a za chwileczkę konkrety i rozwiązania, które zostaną zaprezentowane przez rząd Donalda Tuska. Już za 20 minut. Przechodzimy teraz do tego, co działo się w Sejmie w ostatnich dniach. W koalicji troszkę zatrzeszczało. Był przesuwany termin rozpoczęcia prac nad ustawami dotyczącymi aborcji. I właśnie, czy te trzaski już ustały? To pytanie może do pani poseł Matysiak. Jak się ta koalicja po tym tygodniu ma? Znaczy, ja nie mam takiego myślenia, że jakoś mocno zachwiało to koalicją. Natomiast, ale wiele mocnych słów padło. Oczywiście, że padło i ja bardzo krytycznie oceniam podejście Szymona Hołowni i przesunięcie, bo mówimy o tak naprawdę procedowaniu, rozpoczęciu prac nad kilkoma ustawami, które dotyczą liberalizacji tych przepisów związanych z decydowaniem o sobie, z dostępem też do aborcji na kwietniowy termin. Krytycznie to oceniam, no bo tak naprawdę jest to spowodowane po prostu koniunkturalizmem Szymona Hołowni i tym, że 7 kwietnia mamy wybory samorządowe. Szymon Hołownia nie chce, żeby w głosowaniu Polacy dowiedzieli się, w jaki sposób zagłosują posłowie i posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Polski 2050, ponieważ te ugrupowania razem startują w wyborach na listach, na jednych listach trzeciej drogi. I myślę, że to jest największym problemem, bo to, że ta dyskusja się toczy i ta debata się toczy, to oczywiście jest jasne. Ona czasami wybrzmiewa mocniej w tej przestrzeni publicznej, czasami słabiej. Natomiast jasno trzeba podkreślić, że w wyborach w październiku ugrupowania demokratyczne obiecywały powrót i przede wszystkim przejście do takiej normalności, do tego, że kobiety w Polsce będą mogły czuć się bezpiecznie i będą mogły o sobie decydować. A teraz dziwnym trafem rękoma Szymona Hołowni te prace są blokowane. Mnie nie przekonują zupełnie te argumenty o tym, że ta debata powinna się odbyć w kwietniu rzekomo, cudzysłów, dla dobra kobiet. To jest zupełnie absurdalne. To jest naprawdę, myślę, że przekonanie tylko pana marszałka Hołowni. Kobiety, posłanki z ugrupowania Polska 2050, no niestety muszą świecić oczami za te wypowiedzi. One bardzo często mają podobne zdanie w tym temacie jak posłanki Lewicy czy posłanki Platformy Obywatelskiej. I mamy sytuację, w której polski parlament jest o wiele bardziej konserwatywny niż polskie społeczeństwo. I to jest moim zdaniem bardzo nieuczciwe, bo obietnice składane Polkom no, są cały czas niezrealizowane. Ja się zastanawiam, co się zmieni w kwietniu. I dlaczego tych projektów nie można byłoby procedować w marcu? Bo jaka sytuacja polityczna jest, to wiemy, bo ja zakładam, że pewnie pan prezydent Duda to zawetuje. Zaraz zapytamy pana profesora, ale to tego się można domyśleć. Tak, i niezależnie od tego, czy tę dyskusję rozpoczniemy w marcu, w kwietniu, czy w maju. Natomiast to, że Szymon Hołownia to wstrzymał, jest spowodowane tym, że jego ugrupowanie bierze udział w wyborach samorządowych, tak jak i inne. I on nie chce pokazać, w jaki sposób, jakie podejście do praw kobiet mają parlamentarzyści z tych dwóch ugrupowań. Marszałek nie chce, żeby ten temat zdominował kampanię właśnie przed wyborami samorządowymi. Pytanie do pani poseł Gasiuk-Pichowicz. Czy te 4 tygodnie są warte tego, żeby właśnie tych trzasków w koalicji nie było? Znaczy, przede wszystkim to nie jest kwestia koalicji czy nie koalicji, tylko kwestia jakiejś elementarnej uczciwości wobec kobiet. Wybory 15 października zostały wygrane dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kobiet, które chciały po prostu zapewnienia bezpieczeństwa, czyli między innymi dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji. To był jeden z głównych postulatów Koalicji Obywatelskiej. Staramy się go realizować chociażby poprzez złożenie ustawy w styczniu do laski marszałkowskiej, która zakłada legalną, bezpieczną i dostępną aborcję do 12 tygodnia. Z rozczarowaniem przyjmuję decyzję pana marszałka Hołowni. Nic się nie zmieni w ciągu 4 tygodni. Za chwilę będą kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem prezydenckie. Nie zmienią się poglądy posłów Polska 2050 czy PSL-u. Nie ukrywali tych poglądów. To są politycy o bardziej konserwatywnym nastawieniu niż politycy Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy. My zrobimy wszystko, aby zmienić prawo, ale chcę rozprawić się z kilkoma mitami.
ustawami. To groźba zawetowania tych ustaw przez prezydenta w mojej ocenie nie powinna być argumentem, żeby nie poddawać tych ustaw decyzji, dlatego że najzwyczajniej w świecie, no, będzie to decyzja prezydenta, czy będzie taka, czy inna, to będzie na konto prezydenta i będziemy przynajmniej wiedzieli, czy jest po stronie bezpieczeństwa kobiet, czy jest po stronie konserwatywnych wyborców o bardzo konserwatywnych poglądach, którzy chcą podejmować decyzje za kobiety w najważniejszych kwestiach, takich jak decyzja o tym, kiedy i ile mieć dzieci. Kwestia tego, czy że projekty byłyby odrzucone po debacie na Dzień Kobiet, no moment, byłyby odrzucone właśnie głosami tych, którzy tą debatę przekładają, czyli posłów PSL-u, posłów Polska 2050, może nie posłanek, bo rzeczywiście one mają bardziej liberalne poglądy. My, rząd Donalda Tuska i Donald Tusk wczoraj powiedział bardzo jasno, mamy bardziej liberalne poglądy niż nasi koalicjanci z Polska 2050 i z PSL-u, dlatego musimy podejmować w tym momencie działania, które zabezpieczą bezpieczeństwo kobiet, bo warto przypomnieć, że każdy dzień może przynieść naprawdę tragiczne skutki. I brak decyzji pana marszałka Hołowni po prostu powoduje, że będzie trwał stan bezprawia. Bo sytuacja prawna wygląda tak. Mamy pseudo-orzeczenie, tak zwane orzeczenie nieistniejące Trybunału Przyłębskiej. Nie było żadnych zmian legislacyjnych. To, co się zmieniło, to tak naprawdę praktyka. Na skutek tego, że państwo PiS-u było państwem bezprawia, w którym okulnik wysyłany przez Ordo Iuris do dyrektorów szpitali powodował efekt mrożący i nie było wykonywane przecież cały czas obowiązujące prawo, które daje możliwość przeprowadzania aborcji w trzech przesłankach. I w tym momencie Donald Tusk mówi bardzo jasno. Podjął rozmowy z ministrem sprawiedliwości i panią ministrą zdrowia. Od poniedziałku ruszają konsultacje, rozporządzenie, które będzie dotyczyło warunków ogólnych umów pomiędzy NFZ-em a szpitalami i te szpitale, które nie będą się stosowały nawet do tego bardzo konserwatywnego, rygorystycznego prawa aborcyjnego, które w tym momencie mamy w Polsce, czyli do tych trzech przesłanek aborcyjnych, po prostu będą traciły kontrakty. Więc w tym momencie rząd Donalda Tuska bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo kobiet, podejmuje wszystkie działania, które są możliwe prawnie, no i oczywiście przed nami cała ofensywa i próba przekonywania tych, których możemy przekonać, aby poprzeć naszą ustawę o bezpiecznej, dostępnej i legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Pan poseł Marek Sawicki uważa, że dobrze się stało, że został ten termin przesunięty na 11 kwietnia? Największą wartością każdego człowieka i zapisaną w Konstytucji to jest ochrona życia, każdego życia. To jest jakby jedna rzecz. Druga, też mam rodzinę i mam dzieci, mam wnuki i największą radością każdej rodziny jest szczęśliwe rodzicielstwo. Więc może za mało czasu poświęcamy na to, jak uczynić, żeby to rodzicielstwo było jeszcze bardziej szczęśliwe niż jest. Jak pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci, w urządzaniu tych dzieci, w stawianiu ich na nogi dosłownie w tym pierwszym roku życia, ale także i w kolejnych latach. Może tu więcej czasu byśmy na to poświęcili. Ja powiem szczerze, że mnie to jest obojętne. Ja jestem zdumiony, że tak długo sam marszałek Hołownia tym wszystkim grał. Ja to bym poddał pod głosowanie na drugim posiedzeniu Sejmu i wtedy mam nadzieję, że ta presja, o której mówił także pan premier Donald Tusk, że na nikogo w tej sprawie nie będzie wywierał presji, nie będzie wywierana. Że każdy w swoim sumieniu zdecyduje i zagłosuje tak, jak uważa. Więc czym prędzej ten temat przez Sejm przeprowadzimy, tę legislację zamkniemy, tym wydaje mi się, że będziemy mogli spokojniej zająć się także innymi ważnymi tematami. Ja mówię, że to nie jest ważny temat, to jest ważny temat, tylko też chcę wyraźnie powiedzieć, że nie zgadzam się z takim oto poglądem, że kobiety i prawo do aborcji zdecydowały o tym, że 15 października zmieniła się władza, bo w mojej ocenie bardziej przedsiębiorcy, bardziej nie, ci, głos kobiet był bardzo silny. Był, ale też te kobiety też nie tylko za kwestią aborcji głosowały, ale także za kwestią wolności gospodarczej, za kwestią otwartego państwa, za kwestią demokracji, za kwestią praworządności. To także było hasłami również kobiet. Więc nie oddzielajmy kobiet od mężczyzn, bo ja akurat uważam, że de facto, jeśli chodzi o kwestie światopoglądu, polityki, niczym się od siebie nie różnimy. I teraz bardzo krótko odpowiadam. No, moje drogie, oczekujecie, żebyśmy my
jak najszybciej w Sejmie to rozstrzygnęli i rozstrzygnęli na korzyść tych, którzy najgłośniej krzyczą. A w Sejmie tych najgłośniej krzyczących procentowo jest 27%. A w społeczeństwie 52, prawie 53%. Więc ja nie rozumiem, dlaczego, skoro jesteście tak święcie przekonani, że kobiety i społeczeństwo jest za aborcją na życzenie do 12 tygodnia życia, dlaczego nie poddacie tego pod referendum, nie zamkniecie tematu, co my 480 osób w Sejmie jesteśmy mądrzejsi i 100 senatorów od całego społeczeństwa, skoro tym problemem żyjemy od 30 lat i tak się ekscytujemy, to jeśli w 2016 roku Lewica za tym była, żeby było referendum, jeśli w latach 90 wchodziła, żeby to rozwiązać w głosowaniu i w referendum, no to nie bójcie się, dajcie szansę ludziom wypowiedzieć się, zamknijmy w końcu ten temat i mówię, jako konserwatysta zawsze będę głosował za życiem, jako demokrata uznam wolę ludzi wyrażoną. Pan poseł Michał Bauer. Tutaj są dwie kwestie. Pierwsza to jest proceduralna, jak powinny wyglądać uchwalanie ustaw w Sejmie, w jakiej kolejności. I oczywiście, że powinny być ustawy po prostu poddawane pracom Sejmu w kolejności, w jakiej wpływają. Jako pierwsze powinny być omówione wreszcie projekty Konfederacji dotyczące kwoty wolnej w podatku PIT, dotyczące dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, bo jako pierwsi złożyliśmy dwa projekty ustaw w tej kadencji. I potem powinny być omawiane wszystkie kolejne projekty ustaw. Powinno być ich omawianych więcej, dlatego że Sejm robi po prostu bardzo mało. Wczoraj mieliśmy dzień sejmowy, cały dzień sejmowy, gdzie był jeden punkt, jedna debata na temat ustawy i żadnych głosowań. Tak, mimo że wszyscy posłowie zostali ściągnięci. Wczoraj nie było ustawy, trzeba była informacja. Jedna informacja, przepraszam bardzo, jeden punkt w porządku obrad, nic poza tym. Więc tutaj to żonglowanie przez marszałka Hołownię w zależności od swoich potrzeb politycznych, że tutaj czegoś w ogóle nie poddajemy, puchnie zamrażarka, tutaj coś przesuwamy na kwiecień, no to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Natomiast w kwestii merytorycznej, już króciutko, aborcja jest to zabijanie małych, bezbronnych, nienarodzonych dzieci. I to oczywiście powinno być w Polsce nielegalne, także te ustawy powinny być poddane pod obrady Sejmu i wysłane natychmiast do kosza. Pan poseł Jarosław Sachajko. Panie redaktor, szanowni państwo, no niestety obecna większość rządząca wygrała wybory na kłamstwie. I to w wielu dziedzinach. Poczynając od Pegasusa, bo teraz wczoraj był artykuł w Rzeczpospolitej, który mówi, że ten Pegasus nie wysyłał nigdzie danych, tylko były w Polsce. Ale pani redaktor, te kłamstwa kiedyś trzeba... Pytamy właśnie o 11 kwietnia. Pan już ma duże przywiązanie do kłamstw, bo na kłamstwie tamci przegrali. Ale szanowni państwo, ja wiem, że to państwa boli. O, boli państwa bardzo, bo już się okazuje, nie 30 tysięcy było nieprawidłowości przy wizach, ale 607. A w kwestii aborcji? A w kwestii aborcji i bezpieczeństwa. Aborcji i bezpieczeństwa. Byliśmy przez lata w piątce państw, zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji, wśród 38 państw OECD byliśmy w piątce państw, gdzie kobiety były najlepiej zaopiekowane. Najmniej śmiertelności było w okresie ciąży. W ubiegłym roku byliśmy w trójce państw, czyli to była Norwegia, Izrael i Polska. Więc to było po prostu kłamstwo, które mówiło, że jest niebezpiecznie w polskich szpitalach. Ale były konkretne przypadki, gdzie kobiety rzeczywiście umierały z tego powodu, że... Ale pani poseł, pani redaktor, naprawdę, jeszcze raz. W Niemczech trzy razy więcej. I w wielu państwach to było wielokrotnie więcej. Wielokrotnie więcej niż w Polsce. Każda jest tragedia. Wszystko jest tragedią. Tylko dzięki temu, że finansowanie służby zdrowia było 2,5-krotnie lepsze, to jesteśmy w trójce najlepiej zaopiekowanych kobiet na świecie, bo państwa OECD to jest 38 państw najlepiej rozwinięte. Teraz damy jeszcze głos panu profesorowi, który wie, co prezydent być może wie, co do referendum jeszcze to jedna słowa, bo ja jak jestem za referendami, to uważam, że pewne tematy nie powinny być poddawane ze względów moralnych, jeżeli chodzi o referendum. Zrobimy referendum, czy można zabijać dzieci do pierwszego roku życia, do piątego roku życia, więc referendum w sprawie zabijania dzieci w łonach matek dla mnie jest niemoralne.
czyli przeciwko referendum. Panie profesorze, prezydent się przygląda tej debacie i co myśli? Prezydent swoje poglądy ma dawno wypracowane jako dojrzały człowiek i nie ukrywa ich przed opinią publiczną. Jako chrześcijanin uważa, że zabijanie nienarodzonych dzieci jest niemoralne. To przekonanie chrześcijańskie jest oparte na dzisiejszej wiedzy naukowej, która mówi, że od poczęcia mamy do czynienia z kontynuacją rozwijającego się organizmu młodego człowieka. I w sytuacji, gdy mamy wybierać między dwoma racjami, bezpieczeństwem kobiet oraz bezpieczeństwem nienarodzonych dziewczynek i chłopców, prezydent mówi, jestem po stronie bezpieczeństwa nienarodzonych dziewczynek i chłopców. Zarazem prezydent czuje na sobie ciężar odpowiedzialności jako polityk, który ma największy mandat demokratyczny. Tak, wczoraj protestujące kobiety były pod pałacem prezydenckim. I czuje ten ciężar odpowiedzialności i dlatego krótko po tej trudnej, która wzbudziła te protesty decyzji Trybunału Konstytucyjnego, prezydent wystąpił ze swoją inicjatywą legislacyjną, której PiS niestety nie podjął, która to inicjatywa rozszerza katalog przypadków niejako wbrew odczuciom moralnym prezydenta, ale w obliczu odpowiedzialności za realny charakter pewnych procesów społecznych, rozszerza ponad to, co zostało tam ustalone. I bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi państwa i moimi gośćmi byli pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, poseł Paulina Matysiak, Lewica, poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł Michał Bauer, Konfederacja i doradca prezydenta, profesor Andrzej Zybertowicz. Bardzo dziękuję.